Serdecznie witam u poranku w kolejnym naszym aceranku. Oj, żyjemy w trudnych czasach i to są czasy pełne napięcia, czasy wielu konfrontacji, do których też i my sami jesteśmy w jakiś tam sposób prowokowani. Czasami rzeczywiście trudno się, że tak powiem, zachować. No przyzwoicie. Czasami trudno... Powstrzymać się od jakiejś reakcji. Ale Biblia uczy nas pewnej prawdy, którą powinniśmy dobrze zapamiętać. To jest lekcja, którą każdy człowiek powołujący się na Chrystusa powinien bardzo dokładnie przepracować. Jeden prosty werset pochodzący z listu św. Pawła do Efezjan, rozdział 6. Wers 12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czy rozumiecie, co tu jest napisane? Ja pozwolę sobie to jeszcze raz przeczytać, może trochę wolniej. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Pierwsza najważniejsza informacja. Jesteś na wojnie. Niektórzy chrześcijanie, odnoszę wrażenie, mają takie przekonanie, że ich chata z kraja i jak będą na skraju tej wsi mieszkali, to wszyscy o nich zapomną, nikt się o nich nie upomni i jakoś tam przeżyją. Nie przeżyjecie, diabeł wam nie przepuści, bo to jest istota, która jest księciem tego świata, więc albo z nim walczysz, albo mu się poddajesz. Nie ma innej opcji. A przecież apostoł Paweł powiada, gdyż bój toczymy, czyli można powiedzieć, że to jest oczywista oczywistość, że toczymy bój. Nie ma innej opcji. Ale z kim toczymy ten bój? Nie z krwią i ciałem, czyli nie z ludźmi. Nie bijemy się z ludźmi. A z kim? No i tutaj mamy ciekawą informację. Nadziemskie władze, zwierzchności, władcy tego świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich. Dla wielu ludzi niewierzących to są w ogóle jakieś informacje no, typu „kosmici przylecieli na Ziemię. A tak między nami mówiąc, tak zwani kosmici rzeczywiście odwiedzają Ziemię. Tyle, że nie są żadnymi kosmitami, ale są demonami którzy używają tej przykrywki i jak na razie używają ją całkiem przyzwoicie, dając y, y, wielu ludziom pożywkę do sensacji i okłamując i oszukując ich, że jest jakaś cywilizacja gdzieś tam, no co najwyżej w piekle. Parę ważnych rzeczy, o których trzeba powiedzieć. Powiedziałem już, że każdy chrześcijanin toczy bój. Jak nie toczysz boju, trudno pouznać się za ucznia Jezusa, Raczej nim nie jesteś. Ty więc każdy chrześcijanin toczy bój. Duchowy bój. Po drugie, jeśli jesteś chrześcijaninem, to nie atakujesz ludzi. Atakujesz i powinieneś atakować zwiedzenia, oszustwa, kłamstwa. No wszystko to, co sprawia, że głoszona jest fałszywa Ewangelia. Ale nie atakujesz ludzi. Bo nie ma powodu, żeby z ludźmi się tłuc o cokolwiek. Więc jeżeli cię ludzie prowokują, to pamiętaj, módl się za nich i atakuj te siły, które ich wykorzystują. Ponieważ zwykle ci ludzie, którzy cię atakują, są tylko sługusami samego diabła, który używa ich jak marionetki. Ciągnie za odpowiednie sznureczki, a oni w odpowiedni sposób reagują. Nie ma dla mnie najmniejszej wątpliwości, że ci, którzy mnie na przykład atakują, i to robią naprawdę w sposób, powiedziałbym, no, jeśli chodzi o manipulację mistrzostwo świata, muszę, muszę przyznać. E, jeśli chodzi o szczucie na mnie, to jest naprawdę najwyższa półka. Tu przyznaję, ale to nie, są, to nie są ich myśli, ani to nie są ich pomysły. To są sługusy diabła, którzy dają się w głupi sposób wykorzystywać. Więc niby z jakiego powodu miałbym imiennie z tymi ludźmi walczyć? A o co? Przecież oni są biedni, oni potrzebują wsparcia, potrzebują uwolnienia, być może potrzebują egzercyzmu, bo to, jest, to całkiem jest możliwe, ale na pewno nie potrzebują, żeby ich dodatkowo jeszcze obciążać jakimkolwiek atakiem. I nigdy tego nie róbcie. Nigdy tego nie róbcie. Nigdy imiennie nie walczcie z ludźmi. No cóż, mogą się zdarzyć takie sytuacje, że ktoś z imienia, z nazwiska będzie głosił fałszywą Ewangelię. To się może zdarzyć. I wtedy też z imienia, nazwiska trzeba go napomnieć publicznie, jeśli oczywiście tę Ewangelię głosi publicznie, tę niby Ewangelię. Ale osobiste wycieczki potraktujmy machnięciem ręki, bo nie warto. A diabłu dokładnie o to chodzi, żeby... Zająć chrześcijan walkami wewnętrznymi, żeby skłócać ich ze sobą, żeby niszczyć relacje, dzielić kościoły. Dokładnie tak to wygląda. Pewnie teraz ktoś powie, no tak, no ten, co najbardziej dzieli, teraz się odzywa. Przepraszam bardzo, ja nikogo nie dzielę. Ja nikogo nie dzielę. To wiele kościołów samych oddzieliło się od Ewangelii samych oddzieliło się od Jezusa Chrystusa. Taka jest prawda i tę prawdę trzeba nazywać po imieniu. Natomiast dzielenie wierzących, dzielenie braci, no to jest przestępstwo. To jest duchowe przestępstwo i nie wolno tego robić. A diabeł kocha właśnie tego typu zajęcie, no powiedzmy, ludzi wierzących. Pytanie, co to za istoty są? No nie ulega najmniejszej wątpliwości że są to istoty bezcielesne, aczkolwiek to nie jest dosyć precyzyjne określenie, może nie fizyczne to byłoby lepsze określenie, ale i tutaj mamy pewien problem, ponieważ niedawno odkryto tak zwaną cząstkę Higgs'a, czyli, czyli cząstkę materialną, ale niewidoczną dla ludzkiego oka. I to już w ogóle komplikuje problem. To oznacza, że może istnieć materia, która jest niewidoczna dla ludzkiego oka. No to nie bardzo pasuje dzisiejszym naukowcom, dlatego cisza o tych cząstkach Higgsa nagle się zrobiła, a wcześniej ich tak bardzo poszukiwali. No cóż, odkryli ducha i przerazili się, że duch naprawdę istnieje. No ale to jest ich problem, ponieważ my, wierzący Słowu Bożemu, wiemy, że to jest prawda. Można więc powiedzieć, że te istoty to trochę jak te cząstki Higgsa oczywiście uformowane w konkretny byt. Skąd się wzięły? No tutaj Biblia odpowiada dość jednoznacznie. To zbuntowani przeciwko Bogu aniołowie. Więc oczywiście z największym z nich, czyli tym, którego Biblia nazywa Luciferos, Lucifer czyli istota, którą no, można powiedzieć Bóg stworzył jako najpiękniejszą, czy też jedną z najpiękniejszych, najspanialszych. I ta istota się zbuntowała przeciwko Bogu, pociągnęła ze sobą, według tego czego uczy Słowo Boże, około jednej trzeciej podobnych do siebie istot, zwanych wtedy aniołami, dzisiaj upadłymi aniołami, czy też demonami. Oczywiście te istoty mają ograniczony byt w tym sensie, że wpadną kiedyś do jeziora ognistego i w zasadzie ich rola, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie w, w świecie, zostanie zakończona. Ale dopóki mogą działać, a Luciferos, ta istota zwana najczęściej szatanem czy diabłem, czego nawet Jezus nie zaprzeczył, jest księciem tego świata, w jakiś sposób została przekazana mu władza nad tym światem. Można powiedzieć, że tę władzę nad światem mu niemal Adam i Ewa przekazali, ponieważ wtedy, kiedy on ich kusił, a oni przecież otrzymali ziemię w podarunku od Boga, to uwierzyli diabłu, a nie, a nie Bogu. No i w jakim sensie przekazali diabłu prawo do sprawowania władzy nad tym światem. No i diabeł to czyni. A jak to czyni? No to wystarczy popatrzeć do historii, bo diabeł nienawidzi człowieka. Nawet tych, którzy spośród ludzi mu służą, on ich też nienawidzi i w końcu ich pozabija. I Biblia mówi, że tak się stanie. Natomiast dopóty, dopóki może ich wykorzystywać jako swego rodzaju pożytecznych idiotów, wykorzystuje ich. I między innymi wykorzystuje ich do tego, żeby atakować innych ludzi. Niekoniecznie nawet wierzących, ale tych, którzy stoją w oporze do jego planów jego władzy, bo ludzie tak naprawdę chcą pełnić własną wolę. To też trzeba pamiętać, że Bóg zadbał o to i w ogrodzie jeden ten wyrok zapadł, gdzie jest napisane wyraźnie o tym, że pomiędzy człowiekiem a diabłem jest posiana nienawiść. A więc diabeł wie, że nie może rządzić człowiekiem, musi go oszukać, musi go okłamać, musi go zwieść żeby ten był w stanie uwierzyć i jeszcze zobaczył w tym swój interes, żeby wykonywać Jego wolę. Chrześcijani to istota, która przede wszystkim wie, że diabeł został pokonany. Biblia mówi, że On został obnażony poprzez krzyż Jezusa Chrystusa, został wyśmiany przez Krzyż Jezusa Chrystusa i został tam ostatecznie pokonany. Diabeł o tym wie. Diabeł tylko nie chce, żeby ludzie wiedzieli, że jest pokonany i pręży mu skóry i pokazuje, że jest jakąś nadzwyczajną, no, niemal boską istotą, a tymczasem jest takim psem łańcuchowym u samego Pana Boga, który to Bóg wykorzystuje go też do tego, żeby, żeby dyscyplinować człowieka, żeby y, człowieka przyprowadzać do pokuty. No cóż, Bóg ma prawo wykorzystywać kogo chce i jak chce, i dla mnie to nie stanowi żadnego problemu, taka informacja. Więc nasza walka nie polega na tym, że my mamy go przezwyciężyć, bo on już jest pokonany. Piotr w swoim pierwszym liście powiada, że diabeł krąży wokół nas jak lew ryczący. To jest bardzo ważna informacja. On nie przychodzi sobie do wierzącego człowieka, nie bierze go za łachmany i mówi, że już teraz wykonywał moją wolę, bo nie ma takiego prawa. Chodzi wokół i szuka możliwości, aby tego człowieka oszukać, zwieść, okłamać. A kiedy mu się to udaje, no to próbuje tego człowieka złapać w pułapkę, a przynajmniej zostawić go w tej pułapce do końca życia, tak żeby ten człowiek mu nie przeszkadzał na tym świecie, na którym chce sprawować władzę. Diabeł w szczególny sposób nienawidzi tych, którzy poznali prawdę. Czyli Poznali Jezusa Chrystusa, poznali Ewangelię i między innymi dowiedzieli się, że jest taka istota jak diabeł, a do tego wiedzą, wiedzą ci ludzie, że ta istota jest przegrana, pokonana. Świat nawidzi Biblii, ale w szczególny sposób nienawidzi dwóch ksiąg. Nienawidzi pierwszej księgi Mojżeszowej i ostatniej księgi Biblii, czyli objawienia. Dlaczego tak jest? Nawet wiele kościołów nienawidzi tych dwóch ksiąg. W tym oczywiście Kościół katolicki, co łatwo sprawdzić we wszystkich dokumentach tego Kościoła, który uważa Księgę objawienia za symboliczną jedynie, a pierwszą Księgę Mojżeszową za zbiór bajek, baśni i różnego rodzaju opowiadań, w tym również opowiadań pogańskich. Dlaczego tak jest? Ponieważ w pierwszym Księdze Mojżeszowej poznajemy i dowiadujemy się, że istnieje taka istota jak diabeł. A diabeł za wszelką cenę chce ukryć swoje istnienie. I ostatnia księga Mojżeszowa, przepraszam, ostatnia księga Biblii, księga Objawienia z kolei mówi, jaki będzie koniec tej istoty, że będzie zniszczona. Diabeł nie chce, aby ludzie znali prawdę o nim, żeby w ogóle o nim coś wiedzieli, ponieważ najlepiej władzę sprawuje się z parawano. Wiedzą o tym ludzie tego świata, ludzie władzy, Myślicie, że w Polsce rządzi pan Morawiecki i pan Duda? No to jesteście naiwni. Rządzą ludzie, którzy nimi rządzą. Którzy nad nimi mają władzę. W każdym kraju tak jest. Nie tylko w Polsce. W każdym kraju tak jest. A kto, kto są ci ludzie? A no właśnie, tego nie wiemy. Ale coś wam powiem. Ci ludzie myślą, że rządzą. Ale tak naprawdę to oni są sługusami diabła. I wykonują tylko jego wolę. I tu się zaczyna koło zamykać. A gdzie są chrześcijanie? A chrześcijanie znają prawdę i wiedzą, że tak jest. Dlatego nie atakują ludzi, bo nie ma potrzeby, ponieważ ludzie i tak nic nie mogą. Tylko rządzą, przepraszam, rządzą, tylko atakują rządzących, prawdziwie rządzących, czyli atakują demony, atakują diabła, atakują szatana. I słuchajcie, w historii kościoła wielokrotnie to się sprawdzało, modlitwa jest w stanie zniszczyć wszystkie dzieła diabła. Diabeł musi odejść jak niepyszny. Oczywiście modlitwa na zewnątrz wyraża się świętym życiem, wyraża się głoszeniem Ewangelii, odwagą i śmiałością ludzi, którzy głoszą tę Ewangelię. Bo cóż z tego, że ktoś mruczy pod nosem Ewangelię, co najwyżej mówi do siebie. Ewangelia musi być głośno rozgłaszana. W każdym miejscu, zdecydowanie, śmiało, bez strachu, po to, żeby ci, którzy je słuchają, wiedzieli, że mają do czynienia z ludźmi, którzy wiedzą co mówią. Kochani, nie boimy się diabła, nie boimy się demonów, nie boimy się, ponieważ wiemy, że są przegrane, są przegrane, zostały pokonane na krzyżu Jezusa Chrystusa i nie mają nic do gadania, a w sprawach ludzi wierzących... W ogóle nie mają nic do gadania. Byleby tylko człowiek wierzący nie pozwolił się zwieść, oszukać, no bo wtedy, cóż, ponosi tego konsekwencje. Ale dzisiaj na ten dobry dzień lub też na dobrą noc, noc bo niektórzy już po 12.00 słuchają, życzę Wam naprawdę miłego dnia i miłego spoczynku, ponieważ możemy odpoczywać w Chrystusie, bo jesteśmy. Zwycięzcami. Tak, jesteśmy zwycięzcami. Amen.